rzeszów24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Wakacje w pełni, na aurę nie możemy narzekać. Jak dotychczas przeważają dni obfitujące w słońce i wysokie temperatury. Prognozy długoterminowe nie zakładają diametralnej zmiany w pogodzie. O własnym bezpieczeństwie musimy jednak pamiętać każdego dnia, ale w szczególności w czasie relaksu. W ramach naszych wakacji wiadomo, że wtedy opuszczają nam pewne hamulce, to znaczy nie myślimy o kwestiach bezpieczeństwa, o tym trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli świeci słońce, dbajmy o ochronę siebie, swojego ciała, jakieś kremy i filtry i tak dalej. Pamiętajmy o numerach alarmowych do służb, które podlegają powiatowi, które są w gotowości, żeby nam pomóc. Korzystajmy z kąpielisk w miejscach wyznaczonych, tam najlepiej, gdzie są ratownicy. Myślmy o tym, o zasadach pierwszej pomocy. Tych jakby obszarów jest dużo. Bawmy się w trakcie wakacji, ale pamiętajmy o tych ważnych kwestiach, o naszym bezpieczeństwie, żebyśmy zdrowi i uśmiechnięci we wrześniu wrócili czy do szkoły, czy po urlopie wrócili bezpiecznie do pracy. Ważną rolę w promowaniu bezpiecznego wypoczynku pełnią strażacy państwowej oraz ochotniczej straży pożarnej. Myślę, że taki przekaz od osób innych, które nie są rodzicami i są to osoby, są to funkcjonariusze, jest odbierany bardzo pozytywnie i zupełnie inaczej. Bardziej jest przystępny dla dzieciaków, bardziej zrozumiały i bardziej się go przestrzega. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nad wodą, jest kilka czynników, nad którymi możemy się skupić i będzie nam naprawdę bezpiecznie, czyli korzystać z kąpielisk strzeżonych, w których są ratownicy, są wyznaczone miejsca, głębokości kąpieliska. Nie skaczmy na pewno w miejsca, które są niesprawdzone i do tego nieprzystosowane. Jeżeli wypływamy na głębszą wodę, używajmy jakiejś asekuracji i pozostajmy pod opieką jeszcze osób trzecich. Powiat Rzeszowski wspiera również stowarzyszenia, które działają właśnie na rzecz edukacji i bezpiecznych wakacji czy bezpiecznego pobytu na wypoczynku. Głównie tutaj takie stowarzyszenia jak Ochotnicza Straży Pożarnych, które funkcjonują na terenie powiatu. Jest to 111 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 41 jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Oprócz zadań statutowych tych jednostek, które mają na celu gaszenie pożarów, usuwanie miejscowych zagrożeń czy wypadków drogowych, te stowarzyszenia promują takie zadania jak bezpieczne wakacje, edukacje, promocję bezpieczeństwa przez różnego rodzaju akcje i inwenty. Przy okazji imprez organizowanych przez strażaków ochotników z Charty prowadzone są akcje zbiórki krwi. I tak od 15 lat udało nam się zebrać prawie 700 litrów krwi tego bezcennego leku, który do dzisiaj nie został niczym zastąpiony. Także człowiek, który oddaje krew, dzieli się po prostu, można powiedzieć, swoim życiem z drugim człowiekiem. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, w górach, nad morzem, w mieście czy na wsi, pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Od tego zależy życie twoje i twojej rodziny. Rzeszów24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.